Cześć, jestem Paweł, witam na kanale Paulus FPV. Przyszła ogromna paczka, która się w kadrze nie mieści, ledwo się na moim biurku mieści. Zamówiliśmy z kolegą już na tę końcówkę sezonu i na początek przyszłego sezonu trochę rzeczy. Trochę była pęknięta paczuszka, ale to nic, ja ją ładnie tutaj otworzę. Zobaczcie, co takiego sobie zamówiliśmy. Kilka tak naprawdę paczuszek śmigieł. Ogromny zapas śmigieł. 2, 4, 6, 8 paczek śmigieł po 10 sztuk. I ktoś powie, po co wam aż tyle śmigieł? Ale jednak to jest naprawdę potrzebne. Tym bardziej jak ktoś się uczy. Właśnie mam kolegę, który się uczy latać na FPV. No i troszeczkę ma tych wypadków. Dwie paczki czarnych, normalnych, dwie paczki purpurowych, sprawdźmy to, czy jest dobrze, dwie paczki czerwonych i dwie paczki clear red, czyli czysty czerwony, ale to nie są takie śmigła jak te, co po tej stronie są, tylko to są śmigła takowe. Ja je nie używam do FPV, do lotów, tylko do WLOS, do LOS, Line of Sight. I to właśnie są super śmigła, bo są bardzo twarde. A tutaj mam zamówione normalne 5,45. Tutaj są purpurowe dwie paczki i tutaj dwie paczki purpurowych czarnych dla kolegi, a tutaj ja mam swoje, ponieważ też latam tym na WLOS czasami. No i tutaj mamy śliczne zielone, które przeważnie używam na przód. No i tutaj śliczne czerwone dwie paczki, które używam na tył, żeby lepiej było widać. Są wszystkie piękne śmigiełka. I powiem wam, że czy Dalprops, czy Gemfan, czy King Kong jest to samo. Nie ma jakiejkolwiek różnicy tak naprawdę. Jak uderzymy mocno, to może nie złamiemy, bo te śmigła już się nie łamią, ale pęknie nam. Nie pęknie, tylko wygnie się śmigło. Możemy wygiąć z powrotem i możemy dalej latać, ale jednak już wibracje czuć. Jeszcze sprawdzę, tutaj są. Są czerwone, ale wibracje możemy czuć niestety, dlatego ja polecam jak najbardziej tańsze śmigła, a ta sama wytrzymałość i w razie co to nie szkoda aż tyle pieniędzy. A jeszcze jedną rzeczą oprócz śmigieł to zamówiłem sobie, znaczy koledze, to jest odbiornik FlySky. O, to jest dokładnie FSX6B. To jest bardzo, bardzo dobry odbiornik. Jeden chyba z najlepszych odbiorników, jeden z lepszych odbiorników, które FlySky tak naprawdę robił i robi. Zasięg jest rewelacyjny. Moc jest idealna, wymiary są idealne, podstack 30,5 na 30,5 tutaj wchodzi, także jest to jak najbardziej do FlySky polecany odbiornik, najlepiej lata, najlepszy zasięg, ludzie robią na nim nawet 2,5 km, ja nie robiłem, nie wiem, ale tak to się spróbuje. Także to tyle w takiej paczce. Jak najbardziej polecam wam takie śmigła, niedrogie. King Konga są jedne z tańszych śmigieł, a naprawdę, naprawdę dobre. Także linki w opisie do tych rzeczy możecie sobie zobaczyć. I to tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.